Pani marszałek, panowie ministrowie, panowie oficerowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej przedstawić projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 roku, zawarte w druku nr 508. Główne przesłanie Konwencji Ottawskiej to położyć kres erze min. Miny przeciwpiechotne nie rozróżniają żołnierzy od cywilów i zazwyczaj zabijają lub poważnie ranią swoje ofiary. Względnie tanie, małe i łatwe w użyciu rozprzestrzeniały się w milionach sztuk, powodując niesłychane społeczne i ekonomiczne spustoszenie w wielu krajach na całym świecie. Polska, mimo że do tej pory jeszcze nie ratyfikowała Konwencji Ottawskiej, to jednak dobrowolnie wypełniała większość jej postanowień i nie produkowała, nie eksploatowała i nie wykorzystywała min przeciwpiechotnych w operacjach wojskowych. Wysoka Izbo, państwa przystępujące do konwencji nie mogą nigdy w żadnej sytuacji używać, konstruować, produkować, składować lub przekazywać min przeciwpiechotnych bądź pomagać w tym komukolwiek. Muszą również w określonym przedziale czasu zniszczyć istniejące miny przeciwpiechotne, niezależnie od tego, czy znajdują się w magazynach, czy też w ziemi. Wysoka Izbo, liczba ofiar wzrasta z roku na rok. 3/4 ofiar to osoby cywilne, z których 34% to ofiar to dzieci. To im należy nieść pomoc, w szczególności aby przezwyciężyć fizyczną i psychiczną traumę w wyniku tego nieszczęścia. Nie pozwólmy, aby tego typu ekstremalne sytuacje stale się powtarzały. Mamy problem w Polsce. Po II wojnie światowej Polska była najprawdopodobniej najbardziej zaminowanym krajem na świecie. Ponad 80% terytorium Polski było zanieczyszczone minami oraz innymi niewybuchami. W okresie powojennym usunięto ponad 80 milionów min. Od 1945 roku miny pochłonęły życie ponad 4 tysiące polskich cywilów oraz raniły kolejne 8 tysięcy. Do dnia dzisiejszego na terytorium Polski znajdują się duże ilości min i innych niewypałów. Mamy ostatnio na to niestety liczne dowody. Panowie ministrowie, panie generale, dlatego też korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować wojskom inżynieryjnym za ogromny wkład w rozbrajanie niewybuchów, a w szczególności żołnierzom saperom z Kazunia. To dzięki ich zaangażowaniu wiele z obiektów potencjalnych przyczyn zardzewiałej śmierci unieszkodliwiono. Chwała też pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy od lat 90. zwracali uwagę w naszym kraju na ten problem, apelując do rządów Rzeczypospolitej Polskiej o bezzwłoczną ratyfikację Konwencji Ottawskiej. Miny przeciwpiechotne po raz pierwszy na dużą skalę zostały użyte w czasie I wojny światowej w XX wieku i rozprzestrzeniły się na wszystkich kontynentach oraz były obecne w każdym konflikcie międzynarodowym i wewnętrznym. Na początku lat 90. Wysoka Izbo, zaczęto dopiero mówić o kryzysie, szacując, że cały świat jest zaminowany około od 100 do 300 milionów min. Jody Williams, laureatka pokojowej Nagrody Nobla, stwierdziła, że miny przeciwpiechotne z założenia są, by ranić i zabijać. Są perfekcyjnymi żołnierzami. Trzeba dodać, że niestety jeszcze 40 państw pozostaje poza obowiązkami konwencji, w tym większość krajów składujących, produkujących i używających min przeciwpiechotnych, takich jak Birma, Chiny, Indie, Pakistan, Rosja, Stany Zjednoczone. Dlatego też Polska nie może należeć do tego grona.
Jesteśmy krajem promującym zasady humanitaryzmu i czas najwyższy na to, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował konwencję, którą uznajemy za słuszną zarówno w całości, jak i każde postanowień z niej zawartych. W imieniu Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych wnoszę o przyjęcie projektu ustawy o ratyfikacji konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 roku. Wysoka Izbo, na koniec powiem, że wśród szczęku oręża nie mogą milczeć prawa, a w szczególności prawa humanitarne. Dziękuję za uwagę.